Polish model. To zdarzyło się naprawdę, ale z tak mega zabawą. Kiedyś piękne modelki znalazły ogłoszenie w necie, żeby zrobić sobie do pensji bez zrobienia grubej sesji. W role wodziły 25 tysięcy dolarów za kilka dni jedzenia kału. Koleżanka powiedziała koleżance, zgodziły się, mają nasrany po masę. Ogłoszenie wystawił bogatszy z Arabii, zapomniał dodać, że oprócz jedzenia pyszności muszą przyjąć prysznic z moczu narcyzki. Godziły się natychmiast, bo pewnie będą większe zyski. Kontrofilia, fajna zabawa, trędzina, ale dobrze płacą. Miał to robić przez 5 dni i żyć frajdą. Gdy się okazało, że to prowokacja, każda mówi, że to nie jest racja. Polskie modelki za hajs zrobią wszystko, nawet gówno im smakuje jak Nutella. Prysznic z moczu, kompel jacuzzi, więc już o tym nie mogę mówić, bo to jest tak dziwne, ohydne i obrzydliwe. Jak polskie modelki odjebane, hajs odjebał im na banie, w banie strane. Nie wszystko złoto, co się świeci. Na szczęście modelki nie chcą mieć dzieci, bo kretynizm w Polsce byłby ponad normę. Byłby ponad normę. Za to ziomu zleje w gołdę, gołdę leje w mordę. Każdy chce ją mieć, a praca, praca, praca to już nie. Jedni wolą narzekać i siedzieć na dupach, a kolejni na dupie wą zrobić uda. Skąd się biorą tak zwane posrane pomysły, których finały oglądane są nad brzegiem Wisły. Szacunek do siebie to już tak dawna legenda, że zapominamy przez hajs o niej. Jednak emocje zabijamy razem z człowieczeństwem, mocniej i mocniej, ale wypłać pensję. Mówią to tylko zabawa, sposób na hajs. Sami siebie okłamują, wchodząc na dach, kiedy są na szczycie i mogą żyć godnie. Niestety praca nie pozwoli o sobie zapomnieć. Poczucie pustki i nienawiść do samego siebie to ostatnie uczucie, zanim skończysz w glebie. Bang!